scenerii zabytkowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, sprowadzonego tu z tokarni na terenie zubrzyckiego skansenu, będzie miał miejsce 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej. O szczegółach powiem wewnątrz świątyni, a więc wejdźmy do środka. Tegoroczna edycja festiwalu ukaże nam się w trzech odsłonach. Pomiędzy 14 i 28 lipca trzy koncerty będą rozbrzmiewać w tych pięknych wnętrzach XVII-wiecznego kościółka. I tak rozpoczniemy 14 lipca koncertem kameralnym, w którego programie znajdą się utwory Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Ludziego Boccheriniego. Usłyszymy kwintety smyczkowe i kwartet fletowy. W tym koncercie wezmą udział połączone siły dwóch muzycznych rodzin. Rodziny Borelli z Rzymu oraz rodziny Leksyckich z Zubrzycy. Muzycy z Rzymu goszczą na festiwal od samego początku. Wspólnie zakładaliśmy ten festiwal i cieszę się, że w tym roku ponownie wracają w te progi. Anna Armatis Borelli, Gianfranco Borelli, a także ich córka skrzypaczka Rosa Borelli. Kolejny koncert odbędzie się 20 lipca w sobotę. Wtedy wystąpią uczestnicy warsztatów skrzypcowych, młodzi adepci sztuki, laureaci wielu konkursów skrzypcowych. Koncert ten odbędzie się też tutaj w kościele, tak jak wspomniałem, 20 lipca w godzinach popołudniowych. Całość festiwalu zamknie koncert w dniu 28 lipca w niedzielę, w którym wystąpi wielokrotny uczestnik już tego festiwalu, Lex Family Ensemble, z programem Bałkańskie ślady w muzyce kameralnej. Dwa tygodnie muzyki w kościele w skansenie w Zubrzycy przed nami. Festiwal organizowany jest przez Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Serdecznie zapraszam do Zubrzycy w tych dniach. Będzie mnóstwo wrażeń muzycznych w pięknych okolicznościach przyrodniczych i architektonicznych. Warto w tym czasie być w Zubrzycy. Pozdrawiam, Krzysztof Leksycki.